Cześć, jestem Hubert, ze mną dzisiaj jest Bronek, siema. Mamy, widzicie, całe podwórko. W sprzęcie tu jeszcze rozsiewacz. I tutaj, co tu się dzieje? Spójrzcie, tu wszystko jest zagracone, wszystkim powyjeżdżane. Tutaj robię miejsce. Tu Jaśka stoi jeszcze brudna, bo czeka na porzeczkę. Oj, przepraszam, na malinę. Niedługo będziemy jeszcze kombinować maliny jesienne. Znaczy próbować kombinować. Rolki do Joaśki z tyłu stoją, są zdjęte. Akurat mieszą się pod spód elegancko. U nas jest taki bałagan, bo będziemy robić porządki. Bo nie mieści nam się nic w garażu, może nie nic, ale sporo rzeczy tam się nie mieści, tam już długo kulkę jeszcze. Także tu nowa Joaśka, tam za Bronkiem tylko siereczka, a potem agregat. To dostaje i będziemy tu sprzątać, więc włączam timelapsa i muzyczka w tle. Na razie.
Także jak widzicie, coś tam posprzątaliśmy, tu wyjęliśmy już pług. Tutaj pług żeśmy wyjęli, bo będziemy podorywkę robić, taką jesienną. 60, glebowizarkę też mamy poczepioną, bo tam musimy przejechać gdzieś tam obok miedzy. Kupeczka zboża. I tu już nasze maszynki stoją. Nawet zmieścił się zasław. Tu beremczuk też jest tak. Joasia też tak sobie stoi, żeby wyjeżdżamy rozsiewaczem, podpinamy Joaśkę i wyjeżdżamy, także jest na luzie. Tutaj jest sporo miejsca, w tym tutaj, więc będzie tu wyjeżdżała sobie Kubota, sam stoi z opryskiwaczem. Teraz jest wyjechana Kubota, bo grzeje się woda. Będziemy pryskać maliny jesienne, więc opryskiwacz jest, znaczy no jest wyjechany, grzeje się woda. Więc tutaj tak na wprost będziemy wjeżdżać sobie tam aż pod sam dyszel. To jeszcze będzie dużo miejsca, to pewnie jeszcze samochód się zmieści za tym, za opryskiwaczem. I tu zrobiliśmy takie miejsce jeszcze. Trochę ogarnięte w tym garażu jest. Także tak to wygląda. Cały taki filmik właśnie z ogarniania garażu. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Na razie. Cześć.